Nazwę świat głęboko ciemno. Okej, okay, dobra, czekaj, zajmijmy się itemkami. Nie ruszaj się, łaź na tym, na skradaniu się, bo tu wszystko cię słyszy, nie? Czy ty widziałeś wszystko? No, nie, zostawiłem ci skrzyneczkę, proszę bardzo. Mój ty kumplu, wspaniały, proszę bardzo, kurna, rozdzielamy luta. Ja wezmę pochodnie, będziesz miał ciemno. O, ty dziadu jedny, nie bądź taki. Masz wszystko teraz w ekwipunku, ja mam kurna pochodnie, jestem zadowolony. Mogę z pochodnią łazić. A chcesz chlebuś? Wymienimy się? Mogę ci dać jedną pochodnię za jeden chleb. Dobrze. Siemanko, cześć i czołem. Witajcie widzowie, z tej strony Szarejkan oraz Chaken, jak możecie zauważyć. I dzisiaj robimy sobie Minecraft Dark Whip, Dark, ciemna ciemnica, ciemno bardzo wszędzie. Chakenie, chcesz coś powiedzieć, jak to się nazywa? Deep Dark. Będziemy walczyli tutaj na mapie, na jednym biomie wygenerowanym z Wardenami. Naszym zadaniem jest przetrwanie kilku dni, tak... Mniej więcej 3 dni dajemy sobie. Mniej więcej 3 dni. Prawdopodobnie nie przetrwamy ani jednego, skoro kurno wszystko nas tutaj wokół słyszy. I jeszcze najważniejsza rzecz. Naszym głównym zadaniem będzie ubicie chociaż jednego Wardena. Nie sądzę, by to nam się udało, ale można pomarzyć. Jesteś pesymistą, wydaje mi się, że no mamy jestem super pesymistą, bo ten biom nie jest jakoś przyjazny, szczerze powiedziawszy. Cześć, tak? Czy to są shriekery? Shurikeny? Tak, to jest chyba shrieker, tak, tam jest shrieker. Widzisz takie coś? Takie niebieskie... Widzisz ten niebieskie zgromadzenie coś. Tych macek tam, nie? No widzę macki, no. No a dużo macków. Pośród tych macek jest taki dziwny klocek z 4 takimi dzyndlami wystającymi do góry, nie? Okej, okay, to no. Jest shrieker, który przywołuje Wardena. Jeżeli wytworzysz dźwięk wokół tego... A jak coś rzucę na to wytworzy dźwięk? Jak też, rzucę blok też, na przykład. Tak, możesz przetestować, ja się trzymam z daleka. O, faktycznie! No. Bez kitu. Musimy ale być nie. Cicho. A jak zbiję tę tak. Łapką to czorne, to coś jest... Stanie coś złego? Nic się nie stanie. A, okej, okay. Dobra, fajnie. Jaka współpraca Dostajesz za to expa, jak to zrobisz, ale niedużo. Ale na początek? A po co ci w ogóle exp? A nie wiem, może będziemy zaklinali naszą broń w końcu, nie? Będziemy walczyć z Wardenem, Warden jest potężny. Gdybyśmy mieli na to czas, jeżeli chcesz to zrobić w 3 dni. Ja nie jestem speedrunnerem. Dobra, patrzę, czy jest gdzieś... Dobra, nieważne, tutaj można na spokojnie rąbać, widzę, biorę się za to. Ale wiesz, że musimy zejść niżej, jak chcemy diamenty, a powinniśmy się głównie na nich skupić, jeżeli... Also też musimy zejść do jaskini, jeżeli chcemy jakieś żarcie na przykład, bo przypuszczam, że tu się nic nie respi, żadne zwierzęta. Dlaczego? No zwierzęta się tu nie respią, w Deep Darku się nie respią. Ale to jest taki średni Deep Dark, bo jest też trawa, nie? To ja No jest trawa, ale to się zalicza pod jeden wielki biom. Mm-hmm. Więc no w sumie jak się tu rozglądam na górze, no to w sumie to nie widzę tu ani jednego żywego stworzenia. Ty, a z Wardenów leci jedzenie? Możesz przetestować. Ty coś zrobiłeś złego? Nic nie zrobiłem, łażę koło... O! Wyszło! Możesz przetestować! Możesz do niego podejść i spróbować go pobić! Nie chcę. Na pewno nie chcę. Nie, ja mam jeden level, ja już nie chcę go tracić. Na pewno nie chcesz, kurczę, chciałeś zobaczyć, czy Warden dropi żarcie, nie? Ja się zapytałem, tylko grzecznie miałeś mi odpowiedzieć tak lub nie, a nie. O, to może zrobimy beta testy jakieś, może no, sprawdzimy, można. A co my jesteśmy pogromcy mitów z Discovery Channel? Tak, chciałeś zobaczyć, czy on coś dropi, więc... Masz! On tak jakby... Blisko strasznie podchodzi. I ja nie wiem, on mi coś zrobi? Ej! No? No czy on mi coś zrobi? Nie wiem. Halo? Ja nie... On się tak dziwnie... Co tam próbujesz zdobyć? To próbowałem zniszczyć, żeby się nie respił. Jest. Nice! Czyli można po tym biegać? No, jeżeli widzisz te kolumny takie blisko... To nie. Jeżeli nie widzisz ich wokół, no to możesz, no spokojnie. On patrzy tutaj! Co to? Aha, bo on reaguje na ten dźwięk. Tak. Dobra. Ej, zauważyłeś, że on w ogóle sobie świeci? On jakby miał gwiazdki na sobie? No, on świeci, takie... on jest magiczny. Czemu ty zawsze wybierasz taką drogę, gdzie jest najciemniej, najgorzej? No bo... Strasznie. A jest w ogóle jasno przez ten biom, bo jakoś nie widzę, żeby było jasno. Tu! O nie! O, fuck and shit! Dobra, idziemy na dół. A czemu się nie skradasz? No bo no, tak jakoś się lekko mi spieszy, nie? O, tutaj... Okej.
Ej, Chaken, masz coś do jedzenia? Nie. Ej, znalazłem jaskinię. Fajnie, że znalazłem jaskinię. I Farden jeszcze do tego tutaj łazi, nie? Chodź tu szybko. Idę. Ty wiesz, na której na pewno wysokości są diamenty, także będziemy tam kopali, żeby zdobyć je jak najszybciej, aby móc stawić czoła niebezpieczeństwu. Ewentualnie możemy zejść do miasta podziemnego i przeszukać skrzynki. O, a skąd wiesz, że będą miasta podziemne na tym biomie? No bo zawsze w Deep Darku są. To brzmi jak plan. Czyli nawet jak się nie uda nam znaleźć naturalnie występujących diamentów, to będziemy mogli je znaleźć w zaginionym mieście. Yes. Jest po polsku, brzmi to dziwnie. Ja, czy ty masz jakąś specjalną technikę kopania tego, że tak po skosie kopiesz? Nie, po prostu kopię sobie tak randomowo i znalazłem żelazo. Aha, okej, okay, dobra. No w sumie to w każdą stronę jakbyś nie kopał, to mógłbyś znaleźć żelazo, ale... Jest. O! Co to było? Dziś jest shrieker. Tak, to przez ścianę słychać, tak. To ty źle randomowo kopałeś, w drugą stronę. Dobra, w drugą stronę, czekaj, muszę. Nie wzięliśmy crafting table'a. Ja wziąłem. A, to postaw, to postaw. Nie, 200 IQ. Ale słyszę go za ścianą. Jest bardzo blisko gdzieś za ścianą. Wiem o tym. Próbuję go do... No, mówiłem o tym klaśnięciu, nie? Okej, krawca! Klasno, kurna. Nie wiedziałem, że on taką falę robi, taką dużą. Mówiłem, że on klaszcze. No to wiedziałem, że klaszcze u Rubika, ale że na górze czy coś, nie? Ale nie, że tutaj u nas zacznie klaskać nagle. O nie, to jest to czarne. Ten czarny shit. O, i musiał wskoczyć do tego. No skoczyłem. Mogłeś tam ominąć. Może gdzieś tutaj być ten... Co? Miasto. Kiedy słyszę fejera tam nad nami cały czas. Ale tam jest wysoko nad nami. Nie powinien nas tutaj widzieć. Kucni. Aha, widzę. Ty weź ten bliższy, ja wezmę ten dalszy. Okej. Okay. 3, 4, rąb. A to trzeba jednocześnie nice. Zawsze tak, robić, tak, czy tak, coś? Tak, mniej więcej tak. O, a co to było? To jest ten, lapis lazuli. Aha! Jest. Ja myślałem, że jakiś nowy, kurde, fajny ten minerał dodali. A powiedz mi, czy to żelazo nie powinniśmy już zacząć jakoś w miarę przetapiać, czy coś? Mam tylko 5 tego żelaza. A czy w Dark Webie występuje węgiel? Nie wiem, możesz sobie później sprawdzić teraz. W jakim stopniu? W Dark Webie możesz wejść i sprawdzić. W tym Dark Shicie całym, nie? No, Deep co Dark. Jest? No, Deep Dark, Dupa Dark, Deep... Nie, czekaj, no w sumie dobrze jest powiedziane, no Deep Dark. Jak nisko jesteśmy? Minus 33. Tu słyszę jakieś jakby macki. Jakieś złe skojarzenia z tym. Takie oślizgłe jakby oktopus, wiesz o co chodzi, nie? Grałem kiedyś w takie gry z dziewczynkami. Tentakle? A na pewno tu znajdziemy diamenty? Skąd wiesz, na której wysokości są diamenty? Nie jestem... raczej. O! Słyszałem. O. Słyszałem. O, i słyszę gdzieś, cały czas. Gdzieś nad nami. A czemu ty się tam kopiesz? Bo chcę zrobić rekonesans. A, dokopując się do tego, żeby przywołać Bardena, który nas zabije. Nie ma tutaj Shriekera. A, okej. Okay. Dobra, jest tu dość duży obszar, chodź. Czemu tu przyszliśmy, bo... Bo może być tutaj gdzieś miasto. A czemu ty chodź? Aha, bo nie ma tego Shriekera. Bo nie ma Shriekerów. Sumie... A skąd wiesz, że one są w pobliżu, czy ich nie ma na przykład? Nie wiem, idę ten. Dmucham na zimno. O, widzisz? No, widzisz? Dobra. Dobrze pomyślałem. Widzisz to? Widzisz to? Kurde. Bez kitu, ja bym tego nie zauważył. No bo widzisz, to wszystko tak wygląda. Kurde, mordo. Tylko cholera jeden, jasno. Ja pierdzielę, tylko jeden diament. I nie ma więcej złoża? Nie ma więcej, tylko jeden był. Pierdzielisz, nie pierdzielę. Ale kupsko, ale shit. No to z jednego możemy zrobić łopatę. Ej, możemy łopatą go pić po mordzie. Tak. Ej, a może łopata zadała mu jakieś krytyczne obrażenia, bo Wardeni są na przykład bardzo czuli na łopatę? Z ziemi, zrobieni. Jak wrzucę tutaj wiaderko lawy, to wiaderko zostanie puste, tylko lawa się wyleje, tak, czy wiaderko tak, też tak. zostanie zużyte? Wiaderko nie zostanie zużyte, lawa się zużyje. Super, dobra. Przetestowane, działa. Potwierdzone info. Dobra, mam... Kurczę, przydałoby się więcej tego. Jasna cholera, ty. A czemu tak żelaza jest malutko? No bo Deep Dark. Żeby się nie okazało, że tego trzeciego dnia pójdziemy na Wardena walczyć tylko z drewnianym knotem. Trochę nam to zajmie. Oj, trochę nam to zajmie, bo on jest chyba silniejszy niż smok. Co ty gadasz?
No. On ma więcej żyć, ja pierdzielę. On ma więcej życia niż smok. Ja cię pierdzielę, a my nawet jedzenia nie mamy. To my będziemy z nim walczyć nieskończenie długo. Kurwa. Czyli bardzo długo. Czyli bardzo. Przywołał się, dobra, dobra, zrobię szybko, szybko tutaj wejście. I spierdalam na dół. Te miasta są jakieś duże? Tak, są bardzo duże. Sia. O, no siema, cześć. Tutaj, możesz... tutaj coś jest, tutaj się rozejrzę może. Nie, byłem na górze, nic tam a, nie a, byłeś? A, złoto. Mhm. Tak, tylko złoto możesz wykopać. Hmm. Powinniśmy iść na górę, pozbierać nasiona. No właśnie, ja jestem w sumie tak jedzenie. Za, żeby tam wejść na górę i kurczę, jakoś bardziej się przygotować do takiego typowego zejścia w dół. Chociaż też wejście do góry byłoby bardziej ryzykowne right now. Słyszysz no, tego frajera można... za ścianą, nie? Tak, 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 tak. No jedynie jak się można przygotować, to trochę jedzenia sobie narobić i drewna i to wszystko, co możesz na powierzchni zdobyć. No. Nic więcej nie ma. Idziemy na górę, tak? Znaczy ja wychodzę tutaj. Na shifcie chodź. Kurde, nie, zapominam, że ja nie mogę biegać, bo mi się zacznie... Kuźwa mać, nie wykopałem wyżej. A? Idę. Jak stawię kloca, no to on się pojawi? Jakkolwiek to brzmi. Kurde, próbuję tu skoczyć. Słyszało mnie, no kurde. Ale tak mocno, mocno, że on... Tak. O, jednak... Shit, a to nie możesz tego tak na szybko zniszczyć, zanim on się wykopie? No niezbyt. Zaryzykuj. On mnie zabije tam! No to się skradaj na shifcie teraz i to rozwal. Słyszałem, że nie słyszy jak się skradasz, tak? No nie słyszę, ale słyszysz jak on wącha czasami. No wącha co? W sensie co, śmierdzisz? Bo nie wiem. Nie, jak wącha to oznacza, że cię czuję. Bo się nie myłeś. To ten... No zniszcz, nie podoba mi się to, on gdzieś blisko kusi jest. Cię. Kusi cię, kusi mnie, ale on gdzieś blisko tu jest, nie? No. Trzymam łapki! O! Jestem już bardzo wysoko. Nie no, nie wiem nawet gdzie jest to. A teraz najgorsze by było, jakbyśmy kopali się i byli na środku. A! Żwirek. I muchomorek. Jakbyśmy byli na samym środku jakiejś góry potężnej, nie? No i znowu żwi... No przestań, ja nie mam życia na takie pierdoły. Jestem... Ej, w jaskini jestem. O. No mówiłem, jaskinia. Znajdziesz na pewno wodę, bo jest nad tobą. Więc popłyń po prostu wzdłuż niej do góry i będziesz obok mnie. I pamiętaj, za skrzyżowaniem skręć w lewo. A nie mogę skręcić w prawo? Płynę. Ty to jest to jakaś... jest takie... O, to jest redstone. Tak? Tak, tak wysoko? To jest redstone. Tak, tak wysoko jest redstone. Redstone. Gregstone. Uważaj na życie, kuźba. No wiem. No nie, taki niezdarny jestem. Ej, znalazłem żelazo. Ale to jest ogromne. Wiesz co, ja myślę, że możemy zrobić tu jakąś tymczasową bazę i... Powiedzieć... Znaczy, co chcesz, w drzwi wstawić? Tak. Wydaje mi się, że powinniśmy przekopywać tutaj te jaskinie, bo jak coś to na takiej wysokości powinniśmy znaleźć żelazo. Widzę żelazo! Tam jest żelazo! No właśnie, no właśnie. No to co, na co się czekasz? Rób tam most szybko i lecisz, ja się tutaj rozglądam, co jest tutaj ciekawego. Znaleźliśmy coś ciekawego, halo? Jest na ścianie, na górze. Widzę złoto. To jest ten sześć? Czekaj, muszę to zniszczyć. Tak, tak, tak. Źle zrobiłem. Gdzie on jest? A tego to ja nie wiem. Słyszałem, kurde... On sobie tak o? Mruczenie, ale nie słyszałem, jakby wychodził. O, może się zbugował albo coś? Gdzie ty to widziałeś? No tu. Dobra, ja się skradam. A zrąbałeś to? No właśnie, zacząłem to niszczyć, ale się wystraszyłem, jak zaczął ryczeć, nie? O, teraz rycy. Co jest, kuźwa? Nie wiem, tam chyba za ścianą coś jest jeszcze, bo tutaj w ogóle woda przecieka, widzisz? On chyba gdzieś tam dalej jest, tak mi się czekaj, wydaje. Czekaj. Jezu! Weź, myślałem, że on tam gdzieś jest. Nie no, taka dziura po prostu, ja bym tam... Co jest? Czemu to tam ryczy? Ej, obczaj to, może wiaderko wody weźmiemy i jak będziemy chodzili po tym biomie, to będziemy wylewali wodę. Ewentualnie możemy się tu osiedlić i zrobić sobie chlib. Tutaj. Bo mamy wodę. Termin się nam kończy, musimy zabić tego potwora za wiem. Ale wątpię, by nam się to tak udało szybko go zabić. Ej, mam drewnianą siekierę i mam lapis lazuri, a ty powiedziałeś, że można z to enchantować, więc może jak drewnianą siekierę zenchantujemy na plus 1000, to będzie zadawała takie obrażenie, że go zmanshotujemy. Ej, i to jest plan w sumie. Czekaj, no to ja idę po to
Oto tam. Oto tam. Czekaj, gdzie to było? Tutaj to było. Ja się wydaje, że on kiedyś się jednak przekopie tam mimo wszystko. W wodzie on się nie może zrespić. Przynajmniej. Ale mruczy i to dość głośno. Dobra, mam tutaj żelazo, wydobyłem to, co było na górze. Dobra. Bo to by się nie chciało. I teraz... To tak też jest żelazo. No to... No to co? To czekasz, aż ja to wydobyłem. Musimy to zrąbać, bo mnie będzie denerwować to mruczenie. Dobra, teraz się modlić, żeby nam te drzewa i siano wyrosło. Ciemno to jak w dupie. Wiem. Znalazłem żelazo! O, zacnie. Tak, bo ja szukam i się przydaje do czegoś. A ty patrzysz, jak roślinka nam rośnie. Tak, ja patrzę i obserwuję, jak rośnie. W kolejnym odcinku, kolejne kopanie żelaza. Czy Chaken już urosła mu jego sadzonka? Dowiemy się już za 20 odcinków Dragon Ball Z. Wow. I taki Chaken siedzący przy tym rośnie! Ej, ja już nawet biegać nie mogę. Ej, ja widzę trawę. Okej. Co to nam daje? Możemy jeść czy na tej wersji możemy jeść trawę? Jak widzę trawę, to jesteśmy bardzo blisko powierzchni. W sumie, ale może być też błąd po prostu w generatorze i wygenerowało nam trawę w podziemiach, prawda? Możliwe też. Ja kopię do góry, nie? To kopię do góry. Robię nam tutaj przejście do góry. Jest tu ziemia, jest kamień, więc ja czuję, że jesteśmy już blisko powierzchni. Tak! Jest się! Wykopałem się! Nie, co jest? Ty się wykopał? No co to jest? Co? Ja, mi się tu Sorry. Zabić! Mam plan, jak zdobyć cały świat. Mianowicie wrzucę ten węgiel, który tu mam i wrzucę tutaj żelazo. I Chaken powinien zrobić dokładnie to samo i wsadzić swoje żelazo teraz tutaj. Teraz mnie pouczasz, he? Teraz nagle mnie pouczasz, he? Kurwa. No. Wiesz co, tyle razy odcinków przeszliśmy i powinieneś już dawno wiedzieć, że żelazo powinniśmy zostawiać w bazie, w skrzynkach albo w innych rzeczach, żeby inni gracze mogli z tego korzystać, albo żebyś, jak zginiesz, nie stracił tego wszystkiego. Powiedział, co wiedział, kurwa. Weź mi rzuć to żelazo. Chwila, kurwa. Chcę się wykopać najpierw do góry. Chcesz większą dziurę, żeby mi, nie wiem, większym rozmachem rzucić to żelazo? Co tak, ci teraz chodzi? Tak, rzucę ci na 102 metry. No dajże mi to żelazo, przecież... Ja pierdzielę, no chcę zanieść to do pieca, bo wrzuciłem tam węgiel. Dobra. Jak się przetopi, to co? Masz. To stracimy węgiel. To jest miedź, gówniana miedź! W dupę se to wsadź, słyszysz? O, jest gówno. Zewnątrz! Mam! Nie, zalewasz nas, weź no, nie zalewaj! No, nie mogę... No, bierz wir. No, ej, bo pochodnie tam wszystkie wezmą i pierdolnie nasza farma. Nie pierdolnie! No mówię ci, Andrzej to jebnie. Andrzej to nie jebnie, no głupi żwir. W ogóle to... czekaj, bo nie wiem, co chcę zrobić teraz, nie? Nie możesz tak, zrobić tu. Jedną w dół i teraz kopać wiem. Się do góry? Tak, właśnie chciałem zrobić w ten sposób. O, właśnie tak chciałem zrobić. Od początku chciałem tak to zrobić. Ale co ty chcesz tu zrobić? Patrz, robimy tak. I teraz robimy coś takiego, że tu będzie normalnie sobie taki murek niby, nie? Taki o, murek, wchodzimy tu sobie. Teraz robię tutaj to tak. Czekaj, bo ja dzisiaj mam takie ten... O! I tak robimy, no, takie... no tak mnie... No, tak chciałem zrobić! Kurna, tak ale ty tak bardziej komplikowałeś. Ale to tak chciałem zrobić od początku tak, po tak, prostu. Tak, tak, od początku. Ja bym chciał... Ej, w sumie jabłka wypadają czasami z drzew, nie? Czasami. Nie to zawsze. To bardzo rzadkie jest, nie? Trzeba było grać jakieś mody na jedzenie. Albo datapak. Dobra, mordo, chodź, trzeba posadzić to, ale jeszcze ja widzę drzewo. Jeszcze drzewa nam potrzebne są. Wiedziałem. Myślałem, że się nie zrespi. No, aha, myślałem, że się... Tak, a dlaczego miałby się nie zrespić? Boś nie zawsze się respi, nie? Aha, to dobry argument, żeby sprawdzić, czy się zrespi. Nie, że coś, nie. Ale idzie w naszym kierunku. Nie idzie, odwrócił się. Wcale nie rób. A, dobra, nie masz. Sztuczna drama. O, co to było? Przecież ja na nic nie stanąłem. No przecież na nic nie stanąłem! Ja się myłem, okej? Okay? Przed chwilą byłem w morzu. Idę do tego drzewa, nie przeszkadzaj mi, ty chłopie, bo ja cię pierdolę moją łopatą zaraz diamentową. Ej, on idzie w moją stronę. Ja to drzewo muszę ściąć, to jest moje zadanie poboczne, side quest taki. Gdzie jest moje kill off, siekiera? Czemu ja sobie diament... A mam, dobra zresztą. A ty czemu się tak przyglądasz? Może byś coś zrobił, nie? Odwróć jego uwagę, pobiegaj tam po tym gównie. Wiesz, niezbyt chcę ginąć. Ale pobiegaj, nie chcę tam, pobiegnie za tobą po prostu, do wody uciekniesz jak coś. No bo przecież no, trafi mnie coś zaraz, nie?
Ty jesteś po mojej czy po ich stronie teraz, bo nie wiem, czy im pomagasz, czy no nie? Wiesz, ja jestem kurą, nie jestem odważny, nie? Ale weź się tam pobiegaj. No weź, nie bądź taki. No poskacz tam po tym. Zobaczymy, coś zrobi, nie? Może pójdzie sobie. Może stwierdzić, że to nie warto. Dobra, jeden shrieker zniszczony. Ty odwracaj tam jego uwagę, ja zniszczę tylko te dwa shriekery tutaj. Jak cię jebnę zaraz, zobacz. Kurwa, tam odwraca jego uwagę. Ja idę do wody, nie? Dobra, tak... nie ma shriekera. Do wody skoczyłem. Czy on ryknie? Czy on zrobi ryk? Czy... Nie wiem, ale szybko idzie w twój... To ryknął, ryknął, uciekaj, uciekaj. Nie chcę nic mówić, ale ja zaraz z głodu umrę. O, jednak... O, i teraz mnie widzi? Jak on mnie widzi? Jak on mnie czuje? Słyszę, jak pływasz, ale strasznie wolno chłop płynie. No, no ja ci mówię, że go w wodzie... I on ma knockback jakiś, jakby go w wodzie uderzyć? Nie, on nie ma, on ma odporność na knockback. Kurde, ale jakby tak płynąć cały czas i go tak dziabać koniuszkiem mieczyka? Możesz spróbować, ja nawet nie wiem, czy chcę ryzykować. To ja bym spróbował, ale dałbym ci nasiona, diamenty... Nie, w sumie nie zasłużyłeś, żebym ci to dał. Żeby dobra, to zabrać ze sobą. Dobra, dobra. Czy my zaznaczyliśmy miejsce, z którego wypłynęliśmy? Nie. Czy byliśmy... Nie byliśmy na tyle mądrzy, żeby nie to... Nie byliśmy na tyle mądrzy. Zrobiłem wielki bolec, za tobą, chodź. To nie jest taki wielki w takim razie, znaczy no... ja go nie widzę. No ma być nad wodą widoczny. Tak, ma iść do nieba po prostu. Mam widzieć tego bolca, 30-centymetrowego potwora z wody. Nie zrobię 30-centymetrowego, będzie coś takiego. Mam, jak będę na niego patrzył, muszę mówić, robi wrażenie. Okej, okay, dobra, sadzimy to i... Ja już zasadziłem. Moim zdaniem powinniśmy na sam koniec jeszcze spróbować go zaatakować. Jeżeli nie, ty się boisz, nie. To tego nie atakuj i ja go sam zaatakuję. Dobra, ja jak, sam... chcesz, jak chcesz to możesz, ja będę się przyglądał, tylko musisz musimy zrobić skrzynkę na twoje itemy. No właśnie zrobiłem skrzynki. Proszę bardzo. Co to znaczy na moje itemy? Na nasze itemy. Nasze itemy. Ja sobie wezmę siekierkę. Tu mi, ej, ten teges, czemu to nie zrobiona jeszcze farma jest? No to ty czekasz. A masz no ziemię? No to ty czekasz w ogóle. No przecież jest 25 ziemi. A. No chwila, wody też tutaj trzeba rozprowadzić. Dobra, weź tutaj przestaw mi tą wodę, bo ja chcę tutaj klocek postawić. Wiesz, o co mi chodzi? O, bardzo dobrze. Możemy iść na górę, możemy iść walczyć. Jakieś dobre słowo? Powodzenia. A ja go pokonam w wodzie? Ale ci będzie głupio. Ale dobra, odłożę itemy. Albo wezmę... Chodź ze mną, wezmę, walcz ze mną wezmę, dobra, wezmę... Dobra, kurna. Zobaczymy, i tak nam to nie wyjdzie. Ale jakbyśmy go pokonali, to się będę śmiał z ciebie. Rozumiesz? Okay. Będę się śmiał z ciebie. Jaka jesteś pierdoła, że ty nie wpadłeś na to. Ty, a ja mam pomysł teraz w ogóle. Mm. W wodzie z nim walczyć i zrobić sobie most. Masz jakieś bloki przy sobie? Nie mam, nie wziąłem żadnych nazbieramy, bloków. Chodź, nazbieramy. I jego zwabimy do wody i będziemy go trzymali w wodzie i będziemy starali się go uderzać. Tak, żeby on nie wyszedł z tej wody na ten... A jak ale będzie, ty no wiesz, że wyjdzie. On ma więcej życia niż smok. Bicie go, kurna, kamiennymi narzędziami nie będzie jakoś według mnie rozsądne. Ale jest możliwe? Jest możliwe, ale ile ty go chcesz bić, kurna, pół godziny? Zobaczysz, że to jest w ogóle wykonalne. No dobra, jak chcesz. Że ty się już poddajesz. Przecież ja mówiłem, że nie będziemy z nim bić się tak nieskończenie, tylko chcę zobaczyć moją teorię, nie? O, patrz, już jakby mam połowę teorii, nie? Czyli na przykład, połowę że... toru i go zrespiłeś. Ta, dobra, to teraz powalka z nim. Okej, nie trafiłem. No właśnie. A on łapki jakieś wystawia, czekaj. I co? I co? I co? A on mnie słyszy. Dobra, podchodzę. Dziabam go, dziabam go, dziabam go. Też go spróbuję dziabać. Dziabaj go! Dziabaj go! O co? Tak, mówię, że jak nie możecie to sięgnąć, to i tak będzie ten! Nie jest dobrze! No właśnie! Ja, on co? Kto cię bił? Ja czy on? No właśnie, o tym mówiłem! O tym mówiłem! O tym mówiłem, Sharikan! Go nie pójdzie zrobić! No jest jeszcze... jakaś strategia, ale musimy być mocno, mocno uzbrojeni. Typu miliard złotych jabłek, pierdyliardowa, zenchantowana, wszystko i fajnie. Tak, dobra. Tak, tak, niestety, tak. W odległej galaktyce za 10 000 lat świetlnych. Dokładnie.